W tym odcinku podcastu botanicznego chciałbym przedstawić Państwu Welwitschię przedziwną. Gatunek rośliny, którego biologia, zgodnie z nazwą, jest zdumiewająca z przynajmniej kilku różnych powodów. Jego ojczyzną jest południowa Afryka, a konkretnie gorące i suche tereny pustyni Namib. Zapraszam więc do poznania części tego niezwykłego świata. Łacińska nazwa tego gatunku to Welwitschia mirabilis, co można przetłumaczyć zarówno jako zdumiewająca, jak też wspaniała. Stosunkowo długo gatunek ten był nieznany zachodniej nauce. Jako pierwszy opisał go austriacki botanik Friedrich Welwitsch, gdy w 1859 roku odnalazł okazy tej niezwykłej rośliny podczas badania pustyni Namib. Od samego początku jasne było, że jest to niecodzienna osobliwość botaniczna. Wskazywał na to już zewnętrzny wygląd rośliny. Zauważono, iż gatunek ten wykształca zaledwie dwa liście. Przez całe, bardzo długie życie okazu, skórzaste liście przyrastają powoli, wielokrotnie się skręcając i rozrywając na mniejsze pasy, przez co na pierwszy rzut oka może się wydawać, że liści na roślinie jest znacznie więcej. Najstarsze okazy, których wiek szacowany jest na około 2000 lat, zajmują swymi liśćmi obszar o obwodzie ponad 8 metrów. Te części liści, które są najbardziej oddalone od pnia, z czasem obumierają, schną i wykruszają się pod wpływem wiatru, a żywy liść przyrasta jednocześnie od środka rośliny. Nieco podobnie, jak wygląda to na przykład w przypadku paznokci. Zdrewniały pień Welwitschii ma zupełnie nietypowy kształt, przypominający odwrócony dysk. Jego średnica może osiągać 1 metr, lub wedle niektórych źródeł nawet powyżej 1,5 metra. Welwitschia jest trzecim już gatunkiem, któremu poświęciłem osobny odcinek na tym kanale, po chińskim miłożębie oraz południowoamerykańskiej królowej antów. Pod wieloma względami charakterystyka Welwitschii może przypominać przypadek miłożębu. Przede wszystkim również jest to gatunek samotny, w znaczeniu nie posiadający bliskich krewnych. Od najbliższych żyjących obecnie roślin, a więc innych gniotowców, do których należy, Welwitschię dzieli aż 170 milionów lat osobnej specjacji. Tak jak wszystkie gatunki z rzędu gniotowców, Welwitschia zalicza się do nagonasiennych, a zatem, podobnie jak miłożąb, jest stosunkowo blisko spokrewniona z drzewami iglastymi. Choć słowo blisko trzeba tu rozumieć z pewnym dystansem. Niemniej, podobnie jak drzewa iglaste, wykształca ona szyszki, nie wykształcając tym samym typowych dla roślin okrytonasiennych kwiatów z płatkami i pręcikami, ani owoców. Kolejnym podobieństwem do miłożębu jest zaliczanie Welwitschii w poczet żywych skamieniałości, a więc organizmów, które od niestandardowo długiego czasu trwają bez wyraźnych zmian i nowych adaptacji, wydając się funkcjonować niejako zastygłe w czasie. Namib to najstarsza pustynia na świecie. Mimo że leży na zachodnim wybrzeżu Afryki i przylega bezpośrednio do Oceanu Atlantyckiego, niemal nie występują tam opady. Jest to również najbardziej sucha pustynia piaszczysta świata. Roślin w tym miejscu jest bardzo mało, a Welwitschia często występuje w postaci pojedynczych, rozsianych okazów, w których pobliżu nie ma żadnych innych gatunków. Zdarza się, że stojąc przy Welwitschii
Nie da się dostrzec w zasięgu wzroku żadnego życia, a jedynie bezkresne piaski. Jak więc udaje się jej tam przetrwać? Welwitschia wykorzystuje pewną rzadką strategię biologiczną, jaką jest fotosynteza KAM. W dużym uproszczeniu, rośliny takie mogą w nietypowy sposób regulować otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych, służących do absorpcji atmosferycznego dwutlenku węgla oraz magazynować go następnie, na przykład w postaci kwasu hydroksybursztynowego. W nocy, gdy temperatura jest niższa, a wilgotność wyższa, welwitschia otwiera aparaty szparkowe, a następnie roślina może zgromadzony dwutlenek węgla wykorzystywać do fotosyntezy w ciągu dnia, chroniąc się wówczas przed utratą wilgoci. Co ciekawe, nawet gdy na pustyni występują bardzo rzadkie opady deszczu, nie mają one zauważalnego wpływu na przyrost welwitschii. Wyspecjalizowała się ona w absorpcji wilgoci z rosy oraz przede wszystkim z głębokich warstw ziemi, za sprawą korzenia palowego, który może dosięgać aż do warstwy pustynnego żwiru, poniżej suchego piasku. Dotyczy to jednak tylko dorosłych okazów, zaś aby roślina zaczęła swoje życie i prawidłowo wykiełkowała, muszą być spełnione zupełnie inne warunki. Dojrzałość płciową welwitschia osiąga około 30 roku życia. Rozmnażanie jest dość nieprzewidywalne. Nie powtarza się ono co roku, zazwyczaj roślina przystępuje do wydawania nasion co kilka lat. Jednak odstępy są nieregularne i zależne głównie od pogody. Wykształcane przez nią kwiatostany, wbrew pozorom, ustępują pod względem dziwaczności innym częściom rośliny. Przypominają nieco kwiatostany drzew iglastych. Roślina ta jest dwupienna, czyli inaczej mówiąc, jeden okaz wytwarza wyłącznie męskie lub wyłącznie żeńskie kwiatostany. Kwiaty są umiejscowione na rozgałęzionych pędach. Welwitschia jest zarówno zapylana przez wiatr, jak i nieliczne w okolicy zwierzęta. Przede wszystkim szerszenie i pluskwiaki. Zdolność do produkowania nektaru jest dość dużą osobliwością w świecie roślin nagonasiennych, do których welwitschia należy. Z zapylonych kwiatostanów żeńskich powstają następnie szyszki. Kształtem bardzo przypominają one, co ciekawe, szyszki europejskiej jodły. I podobnie jak u jodły, rozpadają się one jeszcze na roślinie, skąd nasiona rozsiewają się za sprawą wiatru. Po trafieniu w odpowiednie miejsce, nasiono może oczekiwać, zachowując zdolność kiełkowania przez kilka lat. Prawidłowe kiełkowanie może zainicjować wyłącznie obfity deszcz, co w warunkach ekstremalnie suchej pustyni zdarza się niezwykle rzadko. Zaledwie około 1 promila, a zatem 0,1% spośród kwiatów welwitschii będzie miało szczęście dać początek nowej roślinie. Jeśli to się uda, roślina zaczyna swój bardzo powolny wzrost, jednak wówczas, tak jak mówiłem, nie jest już uzależniona od deszczów. Na ubogich w żywność terenach pustyni Namib liście welwitschii przedziwnej są zjadane niekiedy przez przemierzające te tereny zebry lub osły. Niektóre antylopy, a konkretnie masywne oryksy, potrafią wyrywać nawet całe liście z pni, ale nie oznacza to obumarcia rośliny, gdyż mogą one odrastać powoli bezpośrednio z pnia. Jadalne, również dla ludzi, są szyszki welwitschii, choć obecnie już prawie się ich nie pozyskuje. Te nie w pełni dojrzałe szyszki były zazwyczaj pieczone na ogniskach lub prażone w żarze. Za sprawą tego potencjału kulinarnego zarówno cały gatunek, jak i to warzywo
nazywane jest przez lokalną ludność Tumbo, co oznacza cebula pustyni. Pierwotnie Friedrich Wellwich, odkrywca tego taksonu, zaproponował właśnie określenie Tumbo jako oficjalną łacińską nazwę tego rodzaju. Jednak ostatecznie utrwaliła się nazwa upamiętniająca nazwisko botanika, pod którą roślina funkcjonuje do dziś. Większość Wellwichii występuje w Namibii, gdzie jest to ważna roślina symboliczna. Znajduje się m.in. w herbie narodowym tego państwa. Oprócz tego mniejsza populacja znajduje się też w sąsiedniej Angolii. Niekiedy zdarza się, że populację występującą bardziej na północy, czyli właśnie w Angolii, wyodrębnia się jako osobny gatunek, gdzie najbardziej widoczną różnicą morfologiczną jest inny kolor pędów kwiatostanowych. Takie wyróżnienie nie jest jednak przyjmowane jako konsensus w środowisku botaników. Całą światową liczebność tej rośliny szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy. Jednak poszczególne okazy są bardzo mocno oddalone od siebie, co często uniemożliwia zapylenie. Wellwichia przedziwna jest gatunkiem endemicznym dla pustyni Namib, ale ze względu na specyfikę tego miejsca nie jest na szczęście poważnie zagrożona wyginięciem. Oczywiście za sprawą jej niezwykłości jest otoczona szeregiem działań ochronnych, od przyznawania licznych statusów i form monitorowania, po ogradzanie szczególnie starych okazów, głównie aby chronić je przed roślinożercami. Wellwichia jest niezwykle rzadka w prywatnych kolekcjach i uznawana za bardzo cenną. Wbrew pozorom, jej uprawa wcale nie jest łatwa. Często nie udaje się nawet w profesjonalnych ośrodkach badawczo-edukacyjnych. W Polsce prawdopodobnie jedynym kwitnącym egzemplarzem jest ponad 50-letnia męska Wellwichia znajdująca się na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest ona niewielka w porównaniu do namibijskich gigantów, jej pień mierzy obecnie około 25 cm średnicy. Co ciekawe, od 1972 roku, a więc od ponad 50 lat, roślina ta nie jest nigdy podlewana. Do życia wystarcza jej wilgoć skraplana z powietrza. Powszechnie uznaje się, że poznańska Wellwichia przedziwna jest jedną z najistotniejszych lub najistotniejszą atrakcją i dumą tego ośrodka. Bardzo dziękuję za uwagę. Ostatnio algorytm nie promuje moich treści, więc proszę Państwa o aktywności, które na niego działają, czyli oczywiście komentarze, udostępnienia itd. Moją pracę można wspierać za pośrednictwem portalu Buy Coffee. Link znajduje się w opisie filmu. Za każde wsparcie tego projektu bardzo dziękuję. To wszystko. Pozdrawiam.